Już z klimatem i z pasją rozpoczynamy na Kujawach i Pomorzu, a konkretnie we wsi Glewo. Takie widoki nierzadko sprawiają, że turyści czują się tu jak na zagranicznych wakacjach. Niewątpliwym atutem gospodarstwa jest wyjątkowo malownicze położenie. Na rozległej, zadrzewionej, wiślanej skarpie, skąd roztacza się niepowtarzalny widok na jezioro Włocławskie. Magiczne miejsce z dala od miejskiego zgiełku stworzyli tu państwo Aleksandra i Marek Mordal, uciekinierzy z miasta. Jaka jest państwa historia w tym miejscu? Historia jest taka, jak wielu ludzi, którzy chcieli uciec z miasta na wieś. My żeśmy właściwie na tą wieś przywędrowali dla koni. To taka miłość mojego męża i jego pasja. No w mieście nie mogliśmy tych koni, nie mogliśmy sobie pozwolić na zakup takiej dużej działki, żeby trzymać koni. A więc jeździliśmy wkoło Włocławka 2 lata, w każdy weekend. Ja jeździłam jako support i ewentualnie sprowadzałam rodzinę. Zawsze to było coś nie tak. Zawsze to nie było to miejsce. I nagle ja nawet poszłam z tego powodu na kurs pośrednika nieruchomości, żeby wypełnić, ponieważ to było 20 lat temu, żeby wypełnić lukę na rynku, bo wydawało mi się, że jest bardzo mało dobrych, fajnych propozycji jakichś tam zamiejscowych. I tam na tym kursie dowiedziałam się od dziewczyny, że mieli kupić koło Włocławka właśnie gospodarstwo, no ale mąż zachorował i nie. I ja szybko wzięłam adres, znaleźliśmy to miejsce i od razu to była miłość od pierwszego wejrzenia. Wręcz nie mogliśmy oddechu złapać zachwytu nad tym widokiem. No i nie skończyłam kursu, kupiliśmy gospodarstwo. To trudna była historia na początku, bo chyba sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, co nas tutaj czeka. Jak ja to mówię, mało nie połamaliśmy kręgosłupów, ale udało się. A skąd nazwa gospodarstwa pod zachrypniętym kogutem? Otóż był sobie kogut u nas, który miał mnóstwo w sobie testosteronu, bardzo chciał rządzić całym statkiem i rządził rzeczywiście. I bardzo chciał piać, ale nie potrafił. Więc chrypiał wielkim, doniosłym głosem, chrypiał na tym podwórku. My żeśmy go oswoili, on był bardzo długo z nami. Niestety już go nie ma, no, kury mają krótkie życie. Ale wtedy, kiedy trzeba było jakąś markę stworzyć, mareczkę naszą małą na nasze potrzeby, no to wymyśliliśmy zachrypniętego koguta, bo taki u nas był. Jak gospodarstwo rozwijało się przez lata? Bo widzę, że przybyło tutaj takich elementów, które aż sprawiają, że człowiek ma ochotę się położyć w tym sadzie i odpocząć. No, wszystko wzięło się stąd, że ja niestety mieszczuchem byłam. Teraz już nie. Mogę się pochwalić, że już jestem ze wsi zdecydowanie. Ale bardzo chciałam się wylegiwać na tej trawie. Niestety obłaziły mnie mrówki, z którymi nie byłam zaprzyjaźniona na co dzień. I inne robaczki, których nie chciałam absolutnie krzywdzić i ich rozgniatać. W związku z tym wyniosłam pewnego dnia łóżko na trawę, żeby wypocząć pod jabłonią. I stwierdziłam, że to jest bardzo fajny pomysł. I goście z tego bardzo chętnie korzystają, bo raz, że jest to śmieszne, po prostu to zabawne. Dwa, że objedzeni wychodzą z gospody i mogą się gdzieś rzucić na jakieś tam łóżko. Więc no w ten sposób. Zwyczajnie potrzeba lenistwa i wypoczynku na początku miastowej dziewczyny sprawiła, że łóżka stanęły w sadzie. Jak ludzie reagują na to miejsce, jak tutaj przyjeżdżają? Zdecydowanie mamy szczęście do gości. Naprawdę mamy szczęście do gości. Może dlatego, że są gdzieś tam zdjęcia, ludzie sobie o nas opowiadają i przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy rzeczywiście potrzebują wypocząć. A jak ja to mówię, odmurzyć się, zamknąć głowę. I to jest dobre miejsce. Zwrotna informacja jest taka, że tak, że ludzie szukają takich miejsc, żeby móc się położyć na trawie. To jest ta droga. Chyba tak. Ja zawsze uważałam, że nie wolno przeszkadzać naturze. Czy wyobraża sobie pani teraz żyć gdzie indziej, robić co innego? Od pierwszego dnia tutaj nie wyobrażałam sobie, że można żyć gdzie indziej. Zdecydowanie wiedziałam, że to jest miejsce na ziemi, w którym chcemy żyć. Nawet tak powiedzieliśmy sprzedającemu, który podwyższył cenę natychmiast.
Czas w gospodarstwie płynie wartko i nieważne, czy goście spędzają go podziwiając przyrodę i przepiękne krajobrazy, czy jak Isaac Newton leżąc pod jabłonią, a w starym sadzie rośnie ich kilkanaście, czy jeżdżąc konno lub bawiąc się z kotami i psami. Goście gospodarstwa podkreślają, że satysfakcja, radość i pozytywna energia, którą stąd ze sobą zabierają, towarzyszy im przez wiele tygodni i sprawia, że wielu z nich pragnie tu powrócić. Do miejsca przyciągają nie tylko atrakcje, ale też smaki, a to dzięki prowadzonej tu gospodzie. Można tu skosztować wielu rarytasów, w tym z sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Najpierw Marysia miała szansę zobaczyć, jak powstaje wyjątkowa szynka. To jeden z rarytasów, którym raczy pani gości? Tak. To szynka, która jest wpisana na listę produktów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza. Rzeczywiście częstujemy tym gości. Mamy piec chlebowy, w którym pieczemy szynkę. Wygarnięty zostaje żar. Szynka idzie w bejcy miodowo-piwnej na całą noc do pieca. Rano wyjmujemy. Naprawdę polecam, jest bardzo fajna. Ja teraz pokażę, jak przygotuję tą szynę. Nacinamy po lekkim sparzeniu takiej szynki, oczywiście wcześniej ją peklujemy. Starym gospodarskim sposobem zaraz nafaszerujemy ją goździkami, po to, żeby był fajny aromat. Co prawda to są aromaty świąteczne na Kujawach i Pomorzu, to jest, są aromaty Bożego Narodzenia i jeszcze bardziej Wielkanocy. Ale my ją serwujemy przez cały rok, bo naprawdę jest godna uwagi. Mam przygotowaną bejtę z gorczycy, miodu, piwa, wody i różnych innych przypraw. Polewamy dobrze całą szynę, nie tylko skórkę. Przekładamy to na wcześniej przygotowaną blachę. Troszkę z folią aluminiową, to już znak współczesności, ale ona naprawdę fajnie w tym dochodzi, jest miększa. Na pewnym etapie pieczenia zdejmujemy tą folię, po to, żeby szynka pachniała drzewem, po to, żeby był fajny dymek, po to, żeby się skórka nam troszeczkę upiekła. Jeszcze może trochę bejcy, jakbyśmy podleli tutaj na to. Wpisanie produktów na listę kulinarną Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza jest i w ogóle innych regionów Polski również, a nawet i regionów Europy, jest bardzo fajnym motywem pokazania patriotyzmu, szczególnie patriotyzmu lokalnego. Nie musimy wspominać rzeczy przykrych, które się działy w naszej historii, tylko możemy wspominać fajne czasy biesiadowania, kuchni naszych babć, naszych mam i bardzo uważam za zasadne kultywowanie tego. Czy przyjeżdżający tutaj goście dopytują o tego typu produkty? Czy to jest dla nich ważne, że to są produkty z historią tutaj z danego miejsca, z danego regionu? Myślę, że wielu gości przyjeżdża po to, żeby posmakować lokalnej kuchni. Że jest to dla nich bardzo istotne. Szukają smaków dzieciństwa, tego, co w nas wszystkich jest. My przede wszystkim szukają naturalnych sposobów przyrządzenia tych potraw. Ta szynka na przykład została peklowana tylko w soli kamiennej. Tutaj nie ma żadnych ulepszaczy, nie ma zupełnie chemii. Ślinka cieknie już od samego patrzenia. Teraz czas, by szynka trafiła do pieca. Nie ma jednak czasu na puste przebiegi. Na stół wkraczają kolejne przysmaki. Szynka już w piecu, ale pani gospodarstwo, z tego, co rozmawiałam tutaj z gośćmi gospodarstwa, słynie z nietypowych ciastek. Tak, to jest ciasto, są ciastka, to jest pieczywo regionalne, kujawskie. Pamiętam moją babcię, kiedy potrzebowała szybko jakiegoś pieczywa, a w domu nie było chleba, które już sama piekła, albo nie zdążyło jeszcze wyjść z pieca chlebowego, wtedy babcia robiła sodziaki w domu. Bardzo prosta receptura. Sodziaki są w ogóle rewelacyjne. Można je jeść na słodko, można je jeść wytrawne, można je jeść jako kanapkę. My z niego robimy również koko burgera, czyli kroimy tak jak burgera, robimy sami kotlety,
drobiowe, dokładamy sałat, warzyw i podajemy jako burgery. Ale pokażę ten podstawowy przepis, bo warto to zrobić, udaje się nawet w domu. Bierzemy mąkę pszenną, dolewamy do tego mleka. Mleka zsiadłego, uwaga. Dajemy mleka zsiadłego i mąki tyle, ile nam jakby wchłonie mleko. Solimy i dodajemy sody. Stąd nazwa sodziak. I sprawdzam, co nam z tego ciasta teraz wyjdzie. I zagniatamy kulkę. Czyli właściwie każdy w domu może sobie takiego... Każdy w domu może tak zrobić. Dokładnie tak. Ja chyba, słuchajcie, jednak zrobię to tak, jak robię zwykle w kuchni. Bo z tymi rękawiczkami mi nie wychodzi. I mamy już dwie kulki, czyli 3 minuty pracy, które zamieniamy w pysznego sodziaka, który jest bardzo kaloryczny. Naprawdę można się tym najeść. My robimy na przykład z sodziaków maczankę dobrzyńską. Wylizywało się te sosy. To była ulubiona czynność niektórych ludzi. I my to żeśmy w ten sposób współcześnili, że pieczemy sodziaki, nie myję, one są przekładane, jest plaster sodziaka, plaster karczku duszonego, plaster sodziaka, plaster karczka i wszystko to polewamy sosem. Możemy to jeść nożem widelcem, ale równie dobrze możemy wylizywać. U nas jest takie miejsce, że wylizywanie talerzy jest dobrze widziane. Kładziemy na cegłę szamotową, dalej od żaru. I nadeszła ta chwila, mamy gotowe sodziaki. Tak. Zapraszam do skosztowania, proszę bardzo. Pychota. Jeszcze powiedzmy, co to jest za produkt. To jest produkt, który bardzo Państwu polecam. Uważam to za naprawdę rarytas w naszym gospodarstwie. Przede wszystkim dlatego, że jest to pierś z drobiu. Drób jest okolicznych gospodarstw. Jest pierś z drobiu, którą może jeść każdy. Dzieci, osoby chore, osoby na dietach. Nie ma kompletnie ani odrobiny chemii. Jest tylko solanka z soli morskiej albo z soli kamiennej. To chwilę w tym leży i później to po prostu wędzimy. Nie bez żalu, ale za to przepełnieni smakami i aromatami ruszamy w dalszą drogę. Jest klimatycznie i są bociany. Gdzie jesteśmy? Dotarliśmy na Podlasie. To właśnie tu, w gminie Korycin, powstaje chluba tradycji kulinarnej tego regionu – ser koryciński swojski. Legenda głosi, że produkcji sera nauczyli mieszkańców Podlasia Szwajcarzy, którzy w drugiej połowie XVII wieku na ziemiach korycińskich brali udział w jednej z bitew potopu szwedzkiego. Ranni żołnierze trafili do folwarku Kumiała, nieopodal Korycina. Niektórzy Szwajcarzy zdecydowali się osiąść tutaj na stałe i ponoć to właśnie oni, w ramach wdzięczności za gościnność i opiekę, nauczyli mieszkańców produkcji wyjątkowo smacznego sera. Ten znany i ceniony mleczny rarytas otrzymał unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Trafiamy do gospodarstwa Agnieszki i Marcina Bielców w Aulakowszczyźnie, jednego z miejsc, gdzie powstaje słynny ser. Ser koryciński swojski był w Pani domu od zawsze? Od zawsze, odkąd pamiętam, mama robiła sery. Przedtem babcie, a tak to od małego pamiętam ser koryciński robiony w domu. Pamięta Pani ten smak, ten zapach tego sera z dzieciństwa? Słodki, świeży, najbardziej lubiłam zawsze świeży taki, ukrojony, dosłownie 12-godzinny z chlebem i z miodem lub z dżemem. Czy teraz Pani dzieci też tak kochają ten ser koryciński? Tak, tylko dzieci trochę w innej formie, lubią tosty, zapiekanki. Ale jak najbardziej cały czas jemy ser i dzieci również. To w domu rodzinnym nauczyła się Pani, jak się robi ser koryciński swojski? Tak, no jeśli mama cały czas robiła te sery, no to naturalną rzeczą było, że ja umiałam robić te sery i kontynuuję dalej. Tajemnica produkcji sera z krowiego mleka w tym regionie dawniej polegała na zastosowaniu odpowiedniego enzymu, który powodował ścięcie świeżego mleka.
Enzym ten produkowano jako proszek ze startych, wcześniej wysuszonych, cielęcych żołądków. Sery korycińskie z czasów potopu szwedzkiego leżakowały w kamiennych piwnicach, ułożone na żytniej słomie. Dziś proszek z suszonych żołądków zastąpiła podpuszczka mleczarska, a gotowe sery leżakują krócej niż kiedyś. Jednak cały proces przebiega tak samo, dzięki czemu uzyskiwany jest w pełni naturalny i wyjątkowo smaczny lokalny rarytas. Ser korycinski swojski to podpuszczkowy ser dojrzewający, wytwarzany tradycyjnymi metodami z niepasteryzowanego mleka krowiego, z dodatkiem podpuszczki oraz soli. Produkujecie Państwo ser korycinski swojski już od wielu lat, z pokolenia na pokolenie. No to nawet trudno powiedzieć z pokolenia na pokolenie tak naprawdę, bo produkujemy go ponad 200 lat. Na tym terenie. No, taką mamy historię, że wiemy o tym. Kiedyś produkowało ten ser praktycznie każde gospodarstwo na tym terenie. No, to takie zagłębie mleczarskie mamy. Czym charakteryzuje się ser koryciński swojski? To jest specyficzny rodzaj sera. On jest produkowany przede wszystkim z mleka niepasteryzowanego, co jest takim jednym z wyznaczników tego sera. Tak? Druga sprawa jest sam proces produkcyjny. Pochodzi od sera szwajcarskiego. Natomiast w inny sposób jest przebiega sam proces produkcji, jest inna temperatura, która jest potrzebna, do której podgrzewamy mleko. Nie wyciskamy tych serów za pomocą pras, one są wyciskane za pomocą rąk i grawitacji. Jest specyficzny kształt. No i cóż, specyficzne przede wszystkim bakterie kwasu mlekowego, które na tym terenie bytują, które nadają smaku, bo ser jest produktem ukwaszanym. Bakterie kwasu mlekowego działają całą magię w tym serze. Swój kulisty, lekko spłaszczony kształt i karbowaną powierzchnię sery korycińskie swojskie zawdzięczają cedzakom, w których są osączane serwatki w początkowym etapie produkcji. Wielkość sera zależy od ilości masy umiejscowionej w cedzaku, jak też od czasu dojrzewania. Przeciętnie gotowe przysmaki ważą od 2,5 do 5 kg i mają około 30 cm średnicy. Czy proces powstawania takiego sera korycińskiego swojskiego jest bardzo skomplikowany? Trudno powiedzieć, co mamy na myśli, mówiąc skomplikowane, tak? Tak jak wszystkie tradycyjne potrawy, jak wszystkie tradycyjne wędliny, sery, to jest kilka punktów dosłownie, które musimy zachować. Diabeł tkwi w szczegółach, w tym, żeby wiedzieć, kiedy zamieszać, kiedy temperatura jest już odpowiednia, kiedy zamieszać po raz drugi, kiedy go złożyć, w jakiej temperaturze go złożyć. A z czego składa się ser koryciński? No, bardzo skomplikowany to jest, wie pani. Naprawdę bardzo skomplikowany. Mamy wiele składników. Zaraz spróbuję to je wymienić. Mleko, podpuszczka, sól, ewentualnie zioła i to jest koniec. Bardzo krótka lista, teraz taka modna, prawda? Czysta etykieta. A to tak jak z pizzą, powiedzmy, we Włoszech, tak? Tak jak z pielmieni, czy z jakimikolwiek innymi tradycyjnymi potrawami. One w wielu wypadkach powstawały z biedy i miały być bardzo proste. Zresztą im bardziej uprościmy, może nie inaczej, jak uprościmy, my nie upraszczamy, my robimy coś, co robimy od dawna. Im to jest prostsze, tym lepiej tak naprawdę. Ważny jest sam produkt i jego zrobienie, to dobre mleko, dobry ser, a nie dodatki. Które sery cieszą się największym powodzeniem? Każdy ser ma swoich zwolenników, tak szczerze powiedziawszy. Najbardziej tak naprawdę sprzedają się takie podstawowe smaki, które kiedyś były. Czyli ten ser naturalny, bez niczego. Warszawa na przykład to jest czarnuszka w każdej ilości. Czosnkiem bardzo fajnie się sprzedaje. Taki mamy serek, do którego dodajemy pomidory, bazylię i czosnek. To taki bardziej południowy, to latem akurat idzie. Ser koryciński swojski cieszy się ogromną popularnością w Polsce i zresztą nie tylko, bo poza krajem również. Czujecie Państwo, że to jest chluba Podlasia? Jesteście dumni z tego sera? Teraz już jesteśmy dumni. Bo jeszcze lat temu, niecałe 20, nawet nie wiedzieliśmy o tym, że to jest coś wyjątkowego. Bo, wie pani, no jeśli to zawsze robię, było. No tak, no robię ja, robi sąsiad, w drugiej wiosce też robią, no to ja i w trzeciej wiosce robią i tam pod lasem też robili. No, no to jak każdy robi, no to każdy robi. No co robisz? No ser robię, no to ser zrobiłem, tak? Kobietki sprzedawały to. Przed wojną odbierali to Żydzi, to był taki bardzo ważny element tego łańcucha dostaw, tak jak teraz pośrednicy to kiedyś byli tymi pośrednikami Żydzi. Skupywali te sery, praktycznie szły w całości na Śląsk, więc tutaj ludzie w tym terenie bardzo niewiele tego mleka
sprzedawali jako mleko. Wszystko prawie szło w tych serach. Po wojnie próbowali to odbudować Polacy. Co się zmieniło, od kiedy ser koreciński, swojski ma już unijny certyfikat? Rozpoznawalność to raz. Dwa, była ogromna kampania ministerialna, trzy znaki smaku, która rozpromowała w ogóle oznaczenia unijne, pokazała Polakom, że takie oznaczenia są ważne, że to nie jest jakiś certyfikat, za który się płaci i jak jest się dużym i ma dużo pieniędzy, to ten certyfikat dostaniesz. No i na pewno pomogło nam tak naprawdę to w uzyskiwaniu jakichś grantów, pomogło nam to w uzyskiwaniu miejsc targowych, że tak powiem. Mało tego, bardzo mocno ministerstwo nas promowało i promuje nadal. To są rzeczy, które są wyjątkowe, czy polskie, czy zagraniczne. To są rzeczy, które są wyjątkowe, które są tylko w jednym miejscu w dany specyficzny sposób produkowane, tak? I świadomość konsumencka się mocno zmieniła od tamtego czasu. 2012 rok to moment, kiedy dostajemy certyfikat i to jest moment, w którym pierwsze certyfikaty otrzymują producenci. Jeszcze w 2012 może nie było to aż tak odczuwalne, w kolejnych latach tak. Zyskał popularność, przede wszystkim może nie tylko popularność, bo ser koreciński przed wojną był popularny. Potem to zanikło, żeby odbudować musieliśmy w jakiś sposób zaistnieć. Dzięki temu zaistnieliśmy, dzięki temu klient, społeczeństwo się dowiedziało, że taki towar jest. No bo szczerze powiedziawszy, kilkadziesiąt lat temu sery podpuszczkowe były produkowane tylko w Korycinie i w górach. No więcej tego nie było. No. Gdzieś tam zaczęło powstawać dopiero na kanwie tak naprawdę popularności oscypka i sera korycińskiego. Smak sera korycińskiego zależy zarówno od ewentualnego zastosowania różnych ziół i naturalnych dodatków smakowych, jak i od czasu leżakowania, a nawet od pory roku, w której został wytworzony. Niezależnie od wszystkiego, jedno się nie zmienia. Jest po prostu pyszny. Podlasie słynie nie tylko z serów, ale także z tkactwa. Tak, dokładniej mówiąc, tkaniny błosnowowej, która tutaj u nas na ziemiach Podlasia staje się coraz bardziej popularna i też była kiedyś, bo prawie w każdym domu można było spotkać krosna, panie tkały, duże dywany, mniejsze makaty. I teraz my też to kontynuujemy. Taką tkaninę dwuosnowową można spotkać tylko na Podlasiu, tylko tutaj powstaje taka tkanina. Tak. Wszystkie panie my tkające jesteśmy zrzeszone na takim szlaku Kraina Wątku i Osnowy. Tam nas wszystkie panie tkające można spotkać. Co to oznacza, że tkanina jest dwuosnowowa? Tkanina dwuosnowowa, dlatego taka nazwa, ponieważ ma dwie osnowy. Jedna w dwóch kolorach, na przykład tutaj na krosnach są w białym i brązowym. Można też różne robić te osnowy. I na jednej stronie mamy elementy na przykład białe, a tło jest tutaj żółte. A jak odwrócimy na drugą stronę, tło jest białe, a elementy są żółte, czyli druga strona jest odwrotnością pierwszej strony. Takie rzeczy tylko na Podlasiu. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. No, takich scenek jeszcze u nas nie graliśmy. Nawet Lola o tym nie wie, że jest taka piękna. Lola, twój brzuch jeszcze z tej perspektywy nie był pokazywany. Nie. Ale podoba jej się to miedzianie. Tak.